Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ewelina Stępnicka, Ocean Świadomości. Witajcie, kochani. Co tam u was słychać? Przyszłam sprawdzić, jak porządki wam idą. W tym tygodniu porządkujemy nasz umysł. Ja, kochani, jestem nieco spóźniona z PDF-em, wiem, jutro go dorzucę. Postaram się dzisiaj wieczorem go skończyć. Natomiast naprawdę cały dzień pracowałam i nawet po naszym spotkaniu będę jeszcze pracować. A to już 22, nie. Ale sobie pomyślałam, kochanie, że wpadnę do nas na chwilkę zobaczyć, jak nam idzie i takich kilka rzeczy może jeszcze dopowiedzieć. Więc znowu dla tych, co może są tutaj pierwszy raz albo nie wiedzą, o czym mówię, a zaglądają tu czasem, to porządkujemy umysł w tym tygodniu. Dajcie znać, jak wam idzie. Czy zaglądaliście, czy obserwujecie siebie, czy patrzyliście na swoje myśli, na swoje emocje, na swoje historie, kotwice. Przekonania, pozytywne myśli, afirmacje, jak tam porządki w umyśle, jak tam spotkanie z glutem, czy były jakieś spotkania i czy po dobroci te spotkania były, czy nie. Proszę mi tutaj mówić, co i jak. Ja popatrzę, co wy mówicie, a później ja coś poopowiadam, kochani. Generalnie w poniedziałek ustaliliśmy, że każdy z nas w domu swojego umysłu ma takiego glutka, który ma różne ubrania, różne przezwiska, różne kształty i zapachy, ale gdzieś łączy się u nas wszystkich w takiego jednego glutka, który się nazywa Jestem niewystarczająco dobry. Jakby ktoś tutaj trafił i nie wie, o czym ja mówię. No i mieliśmy właśnie w tym tygodniu porządki robić w tym naszym umyśle. Zaglądać do tych różnych pokoi, jakie mamy myśli, jakie mamy przekonania, jakie mamy historie na swój temat albo na temat życia. Takie, wiecie, porządeczki. Więc przyszłam sprawdzić, czy praca domowa jest odrabiana, czy sprzątanko idzie. Lena mówi, że ma Czesia. Ja to zawsze na to nazywałam fazulka, a u mężczyzn fazi. Tak na kursie też u mnie nazywamy na to. I właśnie troszkę o tej fazulce, fazim i Czesiu i glutku przyszłam porozmawiać, bo chciałam właśnie. Monia mówi, że ma takiego Pokemona w głowie. Duże glutki, druga Monia mówi. Dajcie znać, kochani. Ania mówi, że umyła okna dzisiaj. W domu czy w głowie? Posprzątane, mówi Wioletka. W ciągu dnia glutek się odzywa. Cześć Dora, cześć kochana. Witam wszystkich, kochani. Popatrzę jeszcze, co u was. Słuchajcie, kochani, bo z tym glutkiem naszym, każdy go nazwie sobie jak chce, to chciałam opowiedzieć, no nie, ja nie byłabym sobą, gdybym ja nie przypomniała tutaj nam, wiecie, o tym, o czym cały czas ja tutaj opowiadam już od wielu lat, żeby odkrywać, a nie naprawiać, kochani. Więc to będzie wielka przypominajka, ale jeżeli naprawdę ktoś tutaj się stawia do tych ćwiczeń, które robimy, to zwłaszcza w tym tygodniu, gdzie porządkujemy umysł, to są, ja dużo poczucia humoru tutaj wprowadzam, ale to bywają często trudne tematy, kiedy naprawdę zaglądamy do tej głowy i patrzymy, co tam się dzieje. I jak patrzymy, że może mamy faktycznie dużo negatywnych myśli, a może mamy dużo samo takich destruktywnych myśli, a może mamy też rozmawialiśmy o plotkowaniu, o narzekaniu, więc naprawdę patrzyliśmy na różne pokoje w tej naszej głowie i patrzyliśmy, co tam jest do uporządkowania, co tam jest do wyrzucenia, co tam jest do wniesienia do tego domu. Więc to często bywają naprawdę niełatwe tematy. I na przykład, jak my robimy kurs Jesteś cudem, to my spędzamy naprawdę cały tydzień, a nawet i dwa. Na takim obserwowaniu z daleka i nie robieniu z tym nic, niczego, te wszystkie negatywne rzeczy, które w tej głowie są. No i to jest trudne doświadczenie. A dlaczego to jest trudne? Po pierwsze, dlatego, że dla naszego umysłu jest bardzo ciężko, kochani, widzieć coś, co postrzega jako negatywne, bo on albo chce, bo on ma ten odruch. I on albo będzie chciał to atakować, z tym walczyć, albo nie będzie chciał tego widzieć, będzie chciał od tego uciekać. Dlatego, że po prostu będzie chciał nas ochronić, tak? Nawet od własnych naszych negatywnych myśli, historii. Dlatego tak często i tak trudno nam jest być z tym, co jest negatywne. Czy to są myśli, czy to są emocje.
I wiadomo, że to nie jest żadna nowość, to jest wielka przypominajka. Tak samo dlatego dla wielu z nas jest ciężko być w ciszacji. Jak ktoś nie wie, o czym to mówię, to my zaczęliśmy w poniedziałek też medytować, choć to nie jest medytacja, to jest ciszacja, bo nie ma tam żadnych reguł oprócz bycia w ciszy i wspólnie wstajemy rano i spotykamy się wieczorem. Zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie skorzystał, jest to naprawdę piękne doświadczenie. Po 200 parę osób jest na żywo, po 500 parę osób później odsłuchuje w swoim czasie. Naprawdę, to jest niesamowicie wzruszające dla mnie, że tylu z nas się stawia. I to też jest ważna przestrzeń, kochani, żeby umieć być w tej ciszy z tym wszystkim i widzieć to. No ale ja wiem z własnego doświadczenia i też z rozmów z moimi ludźmi, z bliskimi mi ludźmi, którzy też gdzieś tak się stawiają i odkrywają, że to jest trudne. Że właśnie może was się zapytam, czy to dla was jeszcze jest trudne? Dla mnie to było trudne przez lata. Ja właśnie albo z tym walczyłam, albo siebie obwiniałam, że takie myśli mam, albo byłam w takim automacie, że nie zdawałam sobie, że te myśli mam. Natomiast i tak dostawałam rykoszetem, po prostu byłam w takich stanach poddepresyjnych. Albo uciekałam od tego. Uciekałam zazwyczaj, czy to w alkohol, czy to w objadanie się. Więc dla mnie nie było łatwym się zatrzymać i to po prostu widzieć, bez oceniania, bez atakowania, bez walki, bez uciekania, tylko widzieć to z miłością, odkrywając, a nie naprawiając, widząc, akceptując, że to tam jest, a czekając na to, aż będę gotowa, żeby to zmienić, zamiast oceniać siebie, osądzać, baseballować, ja to nazywam. Dajcie znać, jak to u was wygląda. Czy jest wam łatwo, czy jest wam trudno, czy może jest wam łatwiej niż było. Dajcie znać, kochani. My wszyscy w tym razem jesteśmy, wiecie. Tutaj się już umówiliśmy. Jak ktoś jest tu nowy, to my tutaj się nie chowamy. My wiemy, że my po prostu wszyscy mamy jednego i tego samego glutka w głowie, kurka wodna. Dajcie znać. Paula mówi, teraz jest trochę łatwiej niż kiedyś. Małgosia mówi, trudny. Trudno mi nie zasnąć. A ty mówisz o tej ciszy naszej, tak? Mi z rana trudno nie zasnąć. Zauważyłam, że do tej pory cały czas się zagłuszałam. Byleby nie słyszeć chyba prawdziwej siebie. No ja tak miałam przez wiele, wiele lat, ale wiele lat na przykład ja nie wiedziałam, że tak miałam. Wiele lat dla mnie to było normalne. Ja naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja to zagłuszam. Basia mówi, Ewelinko, dziękuję za porządki, za ciszację. Proszę, kochana. Do mojego życia to tak wiele wnosi. Dziękuję, że nie jestem w tym sama, że się stawiamy razem, kochani. Ja sama na pewno mimo 6:40 w ciszacji nie siedziała, uwierzcie mi. A dzięki nam siedzę. Agusia mówi, tak, uciekam w objadanie. Kochana, ja niedługo zrobię live'ik na ten temat. Ja już robiłam nie raz. Natomiast ja mam bardzo duże doświadczenie w tym, w takim sensie, że naprawdę to przeszłam i bardzo się z tym zmagałam i jestem absolutnie wolna od tego. I ledwo pamiętam już w ogóle, że tak mogło być, a naprawdę miałam mocny z tym problem. I wiele o tym wiem, po prostu z doświadczenia. Więc ja przyjdę z jeszcze jednym live'ikiem, tylko co dzisiaj o tym myślałam. Ania mówi, wolałabym nie wiedzieć tego, czego się o sobie dowiaduję. I to jest właśnie to, o czym dzisiaj chciałam troszkę porozmawiać, bo ja miałam tak samo. I jak ja zaczęłam widzieć te, bo dlatego my często nie widzimy tych rzeczy, dlatego często korzystamy z różnych mechanizmów ochronnych. Czy to po prostu to wypieramy, czy od tego uciekamy, czy właśnie się obiadamy, czy idziemy na zakupy, czy siedzimy na Facebooku. I znów to nie znaczy, że te rzeczy są dobre, tylko chodzi o naszą intencję, tak? Chodzi ona o to, czy my wiemy, co się w naszej głowie dzieje, czy my wiemy, co się w naszych emocjach dzieje, czy może tam nie zaglądamy. I zawsze, zazwyczaj powód, dlaczego tam nie zaglądamy, to jest dlatego, że boimy się nawet nie tego, co tam znajdziemy, tylko że to będzie boleć, o tak. Że to, co tam znajdziemy, sprawi nam cierpienie, a my nie chcemy cierpieć. I to jest nasz system obronny, kochani. I nie tylko ty tak masz, kochana moja. Uwierz mi, tak jak już tutaj się umówiliśmy i przyznaliśmy nieraz, że my wszyscy w tym razem czasem po prostu się chowamy, bo wiadomo, bo wstyd, bo nie wolno powiedzieć, bo przecież tylko my tak mamy, ale to nie jest prawda. To nie jest, że tylko ja tak mam, albo ty tak masz. To jest, że my wszyscy tak mamy, tylko dobrze się chowamy. Jest dużo łatwiej niż kiedyś, cześć, Ewciu.
na mnie jakoś coś przyjdzie, to siedzi. Nie mnie, jak coś przyjdzie, to siedzi. Dużo łatwiej, mówi Kasia. Ciągle muszę mieć coś włączone, aby zagłuszyć siebie, albo ci szajki robię z tobą. Cześć, Moniu. Ja tak miałam. Ja w ogóle, ja to jeszcze tak miałam, słuchajcie, że ja albo musiało mnie coś grać w domu, a nawet jak nie grało, to ja ze sobą sama rozmawiałam. Na przykład jak gotowałam, czy coś robiłam, to po prostu na głos ze sobą. Nie mówcie nikomu w ogóle, nie? Ale to było dawno temu. Ale to było po prostu, bo ja nie umiałam w tej ciszy być. Ale właśnie zaraz ja tutaj to wszystko tak zakręcę, kochani, żebyśmy się nie obrażali na siebie, że tak robimy, okej? To jest bardzo ważne właśnie. Przyszłam opowiedzieć o tym, że ten glutek nasz, choć bardzo niewygodny i czasem taki urwis i czasem takie rzeczy nam będzie mówił, no to na niego jest tylko jeden sposób, kochani. Wiecie jaki? Miłość. No po prostu inaczej z nim się nie dogadamy. Wszystko inne to on po prostu wygra z nami. Więc to jest ta druga strona tej monety, o której przyszłam tu dzisiaj poopowiadać. W ogóle witam wszystkich, widzę, że sporo ludzi jeszcze dołączyło. Cześć, Bożenko, kochana. Czasami jest łatwo, czasami jest mega trudno. Cześć, Anetko. I to zwiewa mi i widzę to i wybieram czasem uciekanie, niestety. Ja to rozumiem całą sobą, kochana. Cześć, Arianko, nie spóźniłaś się. Dla mnie ważne, że wiem, jak działa nasza podświadomość, próbuję się jej nie poddać. Tak, to mi też pomogło w ogóle zrozumienie, jak nasz umysł działa. Dlatego ja bardzo często mówię, że miłość to jest jedna rzecz, która naprawdę pomoże nam w zmianie, a druga rzecz to jest naprawdę wiedza. To jest wiedza na temat tego, jak nasz mózg działa, wiedza na temat tego, czym jest podświadomość, czym jest świadomość. Jest wiele książek w dzisiejszych czasach napisanych naprawdę prostym, fajnym językiem. Mi bardzo dużo pomaga zrozumienie, że nawet czasem właśnie te negatywne myśli, czy nawet moje skierowanie umysłu na negatywne myśli ma swój powód, że tam jest większa perfekcja całego systemu naszego, niż my jesteśmy w stanie to ogarnąć. To nie znaczy, że to będzie wygodne, to nie znaczy, że tego nie możemy przekierować, że to jest może nad wyraz, tak, wrażliwe, ale tam jest powód dlaczego. I jak my to zrozumiemy, no to o wiele łatwiej nam będzie to zmienić. Ja się mówi, ciągle muszę odprowadzać swoje myśli, jest ich tak dużo. Kochana, u mnie też tak było, a teraz naprawdę czasem w ogóle tych myśli nie ma. One pewnie są, ale gdzieś muszą tak daleko być, albo ja daleko od nich, a to było dla mnie nie do pomyślenia. Tak jak mówię, ja chodziłam po domu i ze sobą rozmawiałam, żeby tylko odrobinę ciszy nie wpuścić do swojego domu, więc to jest do zrobienia. To jest praktyka. To jest, kiedyś Ewa Chodakowska podobno powiedziała, że każdy z nas ma sześciopak, tylko ukryty pod sadełkiem. To tak samo, to jest taki mięsień niewyrobiony. On tam jest, tylko po prostu trzeba poćwiczyć troszkę. On tam jest, tylko jeszcze ukryty. Ja nauczyłam się ciszy już przed 3 laty, teraz jestem uzależniona, tęsknię za ciszą. Ja też tak mam, że czasem na przykład jak jestem zabiegana albo dużo rzeczy się dzieje, to wręcz jak się nie zatrzymam, a to czuję takie. No może nie podirytowanie, ale taką po prostu tęsknotę, że wiem, że po prostu potrzebuję tego i chcę to zrobić dla siebie. A kiedyś to kompletnie było dla mnie nie do zrozumienia. To tak jak na dziś dzień jest dla mnie jeszcze nie do zrozumienia, choć powoli zaczynam to rozumieć, powoli tam wchodzę, że można na przykład tęsknić za ćwiczeniem fizycznym. A nigdy nie rozumiałam takich ludzi, ale powoli teraz naprawdę jestem dobra i grzeczna w te klocki już teraz. I umiem już zatęsknić za tym, a kiedyś nie rozumiałam takich ludzi. To tak samo wiem, że za ciszą można zatęsknić, a kiedyś tego też nie rozumiałam. Dorotka mówi, w tej ciszy obwiniam się chyba za bardzo, ale walczę. No właśnie o tym ja dzisiaj chciałam porozmawiać, kochani. Dużo obserwuję, widzę, jak dużo się sabotuje. Wciąż ciężko mówić nie ludziom, na których mi zależy. No to jest też trudny temat, ważny bardzo. Porozmawiamy o nim. Przyjdę i opowiadam. Choć szczerze powiem, że na początku miałam olbrzymi ból, nawet fizyczny, ale czuję się spokojniejsza. Cudownie, Basiu. Cześć, Bożenko. Od dłuższego czasu sprzątam umysł. Czasem bardzo męczyłam się, stojąc w oporze do myśli. Teraz zaczęłam
porządkować je jako ich świadek z miłością. Nie patrzę, patrzę, co jest moje, a co już nie. Dziękuję. Piękne, kochane. Czytam, kochani, bo dla mnie ważne jest, żebyśmy byli w tym razem, a nie żebym ja sobie tylko siedziała i rozmawiała, bo jesteśmy tu wspólnie, więc jak ktoś może tutaj jest frustrowany tym, to tak to u nas wygląda. No bo my tu razem, kochani, bo się uczymy od siebie. Prawda czasem bywa bolesna. Bywa. I czasem pewnych rzeczy naprawdę, pewne rzeczy po prostu są bolesne i my mamy je jako takie zobaczyć też. I to jest też ważny temat, którym w następnym tygodniu będziemy rozmawiać, jak będziemy porządkować emocje. Więc nie będę się rozwodzić tutaj dzisiaj na ten temat, ale chodzi mi o to, że my też chcemy wyrobić sobie taki mięsień w sobie, umiejętności doświadczania tych trudnych momentów, tych trudnych myśli, tych trudnych emocji, które będą nas odwiedzać tutaj, nie dlatego, że z nami jest coś nie tak, tylko dlatego, że jesteśmy na planecie Ziemia, ok? Nie zapominajmy, gdzie my wylądowaliśmy. I my chcemy, więc trochę tutaj tak napomknę, już nieraz to mówiłam, ale Susan David, taka cudowna psycholog, mówi, ty nie chcesz zawsze czuć się happy, bo tak życie tu nie wygląda. To nie znaczy, że ty nie będziesz happy, nie będziesz szczęśliwy, tak? Ale ty chcesz mieć umiejętność spotykania się z każdą emocją, która się odwiedza w zdrowy sposób. A przez to, że my nauczyliśmy się albo tego unikać, albo z tym walczyć, albo tego nie widzieć, wypierać, udawać, tak? Bo boli, to często tego nie widzimy i często to się kumuluje w nas i później wyskakuje jak jakiś popcorn przy pierwszej lepszej okazji. A my chcemy mieć tą umiejętność i tu cisza też wchodzi w grę jako jedno z naprawdę pięknych narzędzi, gdzie my uczymy się po prostu to widzieć, kiedy to przychodzi i spotykać z tym. To nie znaczy, że my będziemy w tym pływać i tonąć, ale też nie znaczy, że mamy od tego uciekać. My to zobaczymy i my to przetransformujemy, my z tym coś zrobimy, my to zmienimy. Czasem uciekanie od emocji czy trudnych myśli kreuje o wiele więcej cierpienia niż spotkanie się z nimi. Eda mówi, ciężko mi usiąść, wsłuchać się w siebie, dla wszystkich znajduję czas, tylko nie dla siebie. Ja wiem, kochana, no. Większość z nas tak ma, ale no, małymi kroczkami tutaj zmieniamy to. Cześć, Haniu, witaj. Paulinka mówi, że łatwiej było z prowadzoną medytacją. Prowadzona medytacja jest o wiele łatwiejsza i jeżeli komuś tak łatwiej zacząć, ja na przykład musiałam zaczynać w ogóle od takiej chodzonej medytacji, od robienia na drutach, od pisania w pamiętniku, od chodzenia na spacery, więc ja wiem, że cisza jest trudna i dlatego też ja uważam, że jeżeli ktoś naprawdę się w samej ciszy nie odnajduje, to nie ma co się zmuszać. Bo ja nie byłam kiedyś gotowa na to i próbowałam i wiele razy chodziłam i w ogóle nawet na prowadzoną nie byłam gotowa, bo po prostu ja nie umiałam się zatrzymać. Więc jak ktoś czuje, to ja bym się akurat nie zmuszała. Ja bym wtedy sobie siadała na przykład, nawet możesz kochana z nami w tych godzinach siadać, ale po prostu włączyć sobie coś. Jest mnóstwo pięknych medytacji na YouTube polskich prowadzonych, jeżeli tobie jest tak łatwiej, bo mi tak było łatwiej na początku. To ma być ciutkę niewygodne, gdzie my czujemy, że wychodzimy z tego komfortu, który jest wygodny, ale nie do końca dla nas dobry, ale to nie ma nas rozrywać na kawałki, bo wtedy się zniechęcimy szybko, a to też nie o to chodzi, bo my chcemy o siebie pielęgnować, my chcemy o siebie dbać, a nie stać nad głową i mówić, masz to teraz siedzieć w ciszy, bo wszyscy siedzą, a ty nie dasz rady i z tobą jest coś nie tak. To ja bym tak nie szła. To jest ważne, że jak czujemy, hej, to jest dla mnie za dużo, to jest absolutnie okej. To po prostu iść swoim tempem. Ja jestem za tym. To mi bardzo pomagało. Mi wiele ludzi, wiele rzeczy radziło. Ja sama zbierałam mnóstwo informacji i tyle razy się zmuszałam kiedyś do rzeczy, do robienia pewnych rzeczy, bo wszyscy to robili, albo to była najlepsza rzecz. Ale ja na przykład, dla mnie na dany moment ona nie była najlepsza. I wreszcie się uczyłam krok po kroku słuchać siebie, mówić, okej, choćby dla każdego to było dobre, dla mnie na ten moment to nie jest dobre. I też zajęło mi trochę czasu, żeby, to jest piękny temat też, żeby szukać takiej przestrzeni pomiędzy
właśnie moim takim lenistwem czy uciekaniem od tego, co jest do zrobienia, w taką wygodę, która nie jest wygodna tak naprawdę, a takim zmuszaniem siebie na siłę i szukaniem tego balansu, gdzie ja wychodzę trochę poza ten komfort, uczę się czegoś nowego, idę ten krok do przodu, ale nie cierpię przy tym, bo to ma być coś, co mnie rozwija, a nie co mnie męczy. To tam będzie pewien dyskomfort, ale on ma być w miarę jakby rozwijający i leczący, a nie wycieńczający, bo to nie tędy droga. Znaczy przynajmniej tak, ja próbowałam tamtej drogi, bo skakałam właśnie albo w leniucha, albo nic nie robiłam, albo wszystko naraz zrobię. I u mnie akurat to nie działało. Ja po prostu zrobiłam. Witam Was wszystkich, kochani. Patrzę, co tu. Miłasia mówi: wiesz, Ewinko, ja odkryłam tak zwaną przestrzeń serca. Próbuję do niej schodzić z głowy do serca, tak zwany mózg serca. W ogóle teraz mi się piękne, kochana, przypomniało, że ja mam gdzieś prowadzoną medytację. Ja ją wrzucę. Ona trwa może 5 minut, może 7. Gdzie tam jest użyta metafora właśnie chmur i nieba i światła. Wielu ludzi ją lubiło. Więc ja ją wrzucę tutaj po lajfiku, ją znajdę. Dla takich ludzi, którzy może by chcieli. Ja po prostu tym razem wybrałam dla nas ciszę, bo chciałam, żeby to było, no żeby każdy się ze sobą rozgaszczał na tyle, na ile może. Ale też dla mnie wielką oznaką miłości jest widzieć, że coś dla nas nie działa i po prostu wybrać siebie i powiedzieć: okej, ja spróbuję tego, jak to będzie działać. Albo dam sobie jeszcze kilka dni i zobaczę, a może to akurat nie jest moje. I to jest absolutnie okej. A wiem, że czasem no ja miałam taką tendencję, że się zmuszałam. A to też nie o to chodzi, kochani. My chcemy być dla siebie wreszcie. Witajcie, kochani. Witam wszystkich przeserdecznie. Więc słuchajcie, kochani. Więc dzisiaj chciałam właśnie dopowiedzieć troszkę o tym, o czym już wiemy. Ja już bardzo dużo razy to mówiłam, ale tutaj zapomnienie bywa głębokie, więc przypomnimy sobie jeszcze raz. Kochani, jak ten tydzień będziemy zaglądać do tej głowy naszej, do tego naszego umysłu, do tego glutka naszego, do tej fazulki i faziego, każdy po swojemu to nazwie. I naprawdę jak będziemy spędzać w ciągu dnia czas, żeby tam zajrzeć, będziemy łapać się, zachęcam do tego, tak jak się stawiamy do tego ćwiczenia i do tego tygodnia. I będziemy widzieć, że może te myśli negatywne tam są, a może pewne historie jeszcze są. To żeby popatrzeć właśnie na ten glut, nie jak na ten glut. Bo nasz pierwszy odruch jest taki, że te negatywne myśli to i mój umysł jest taki i nawet jak wybieramy często nazwę na to właśnie, to wybieramy coś negatywnego i oczywiście to ma sens, bo to jest niewygodne, często to nam sprawia cierpienie, to bardzo ciężko jest dla nas myśleć o tym jako o czymś pozytywnym, tak? Przepraszam, ale jak sobie pomyślimy, kochani, skąd te myśli w ogóle się wzięły? To znów, takiej wielkiej prostocie i informacji na ten temat jest wiele. Są fajne filmy. Bruce Lipton bardzo fajnie, w prosty sposób to tłumaczy. Też to można znaleźć na YouTube. Ale wyobraźcie sobie, kochani, że jak my się rodzimy, już też nieraz to opowiadałam, ale to jest ważne na dziś, ważna przypominajka. Jak my się rodzimy, tak, jak jesteśmy takim dzieciaczkiem, to my przychodzimy tacy czyści, jak ten diamencik z naszej bajki, tak? I my przychodzimy tacy czyści, my nie po prostu, no... Ale przez to, że przychodzimy tacy czyści, jesteśmy jak ta po prostu kula światła taka. Na pewno każdy z nas widział psiaka, kociaka albo dziecko. Po prostu jak się patrzy na to, no to jest po prostu czysta miłość, prawda? No i my też tacy przyszliśmy. I wiemy, przynajmniej na tyle, na ile rozumiemy dzisiaj z nauki, z tych badań wszystkich, to wiemy to, że przez pierwsze 6-7 lat, też różnie tutaj mówią, ale umówmy się na te 6-7 lat, my jesteśmy jak gąbka, która wsiąka wszystko, bo nasz mózg jeszcze w pełni się nie rozwinął, więc ta szklanka jakby nie ma pokrywki.
Czyli my nie mamy takiej zdolności w sobie jeszcze decydowania tego, czy my coś chcemy wziąć, czy nie. Nie umiemy jeszcze tak przyjąć, co jest nasze, a co nasze nie jest. Nie mamy tego jeszcze rozwiniętego, więc jesteśmy jak ta gąbka, która wsiąka wszystko. Jesteśmy jak ta szklanka, która nie ma pokrywki i wszystko, co dookoła nas jest, to tak nam plują, ja często mówię, do tej szklanki. To jest jak ta bajka o diamenciku, która jest nieco ładniejsza, że jesteśmy tym diamentem i każde słowo po prostu przykrywa ten diamencik, prawda? I do tej szklanki nam plują różne rzeczy. Plują nam miłość, komplementy, piękne lekcje, cudowne doświadczenia, ale też traumy, lęki i przeróżne uwarunkowania, ograniczenia, tak? I w pewnym momencie tak się dzieje, że my już dorastamy i ten nasz mózg jest o wiele bardziej rozwinięty i my zaczynamy podejmować swoje decyzje. Pewne rzeczy nam się podobają, pewne nie, uczymy się mówić nie, podejmujemy własne decyzje. Jednakże te nasze własne decyzje i te nasze własne myśli i te nasze własne uwarunkowania i to wszystko, co jest nasze własne, nie jest tylko nasze, tylko jest tym, tą czystą wodą, tym czystym diamentem, ale też tym, co my tutaj w tym spadku uzbieraliśmy, tak, w tej szklance. Więc tam jest bardzo dużo rzeczy, których się nasłuchaliśmy jako ta gąbeczka mała, jako ten diamencik. I później chodzimy i to powtarzamy jako nasze. Albo to się w głowie wałkuje jako te myśli, jako te przekonania, i później to się wałkuje w takiego gluta właśnie niewystarczająco dobrego, tak? Który uwierzył, że jest niewystarczająco dobry. To nie tylko rodzice, wiecie, tutaj wszystko jest. Dzieci na podwórku i pani w szkole i ciocia i pani w sklepie, a my jako dzieci małe w ogóle jesteśmy bardzo wrażliwi, więc my interpretujemy wszystko nieco inaczej. My nie mamy takiego zrozumienia jak dzisiaj, że ktoś mógł mieć zły dzień i dlatego był niemiły, albo mama jest zmęczona i dlatego z nami nie chce się bawić, tak? Więc my wszystko bierzemy bardzo osobiście do siebie, my wszystko filtrujemy poprzez siebie i poprzez takie moja wina. Ja coś nie tak zrobiłem, on mnie nie kocha, ona mnie nie kocha, mama mnie nie kocha. Dlatego też często nawet ludzie, którzy nie mieli wielkich traum, a mają teraz trudności, nie rozumieją dlaczego mówią, ja nie miałam wcale trudnego dzieciństwa, to dlaczego ja tak mam? No dlatego, że my jako wrażliwe dzieci postrzegamy wszystko nieco inaczej niż jako dorośli, którzy rozumieją to, tak? No i ten dzieciaczek, który się nasłucha tutaj, który dostał w spadku te wszystkie rzeczy, ten diamencik, on dalej się skrywa. Więc jak my będziemy widzieć w sobie to, czego boimy się jeszcze nie jeden z nas zobaczyć, jak to zacznie przychodzić, kochani, jak zaczną przychodzić te glutki małe, te lutki, tak je nazwijmy, te dziewczynki małe i te chłopczyki i czasem będą mówić straszne rzeczy, to pamiętajmy, że to jest to dzieciątko, które się tego nasłuchało, które jeszcze nie miało zdolności tego nie przyjąć. I jak będziemy to pamiętać, to o wiele łatwiej nam będzie z tym nie walczyć, od tego nie uciekać, nie zapychać tego jedzeniem, czy alkoholem, czy zakupami, nie besztać siebie za to, że mamy takie, a nie inne myśli, tylko o wiele łatwiej nam będzie po prostu się zatrzymać i wysłuchać. Bo to jest dosłownie tak, jakby 7-8-letnie dziecko przyszło i wam opowiedziało: ja uwierzyłem pewnego dnia, że się nie nadaje do tego i do tego. Ja uwierzyłam pewnego dnia, że jestem zerem, że jestem niewystarczająco dobra, że nie umiem śpiewać, że nie umiem malować, że nic w życiu nie osiągnę, że jestem śmieciem, że do niczego się nie nadaje. To są dzieciaczki. To są dzieciaczki, kochani. I czasem to będą dzieci, czasem to będą nastolatkowie. I jak my będziemy pamiętać to, że ten najgorszy głos w naszej głowie, który mówi nam najtrudniejsze rzeczy, tak naprawdę nasłuchał się tego, jak był taki malutki i nie mógł się przed tym obronić jeszcze, nie mógł powiedzieć: hej, ja nie chcę, ja nie biorę tego jako moja prawda, ja nie wierzę. Tylko po prostu był bezbronny, po prostu plum na pluli, wleciało i siedzi tam. I my teraz, jako ci dorośli tutaj, z tą świadomością, jak wejdziemy w przestrzeń intencji miłości, pamiętacie Okiszoki? Intencja, atencja. Jak skierujemy uwagę w kierunku tego, co będzie wypływać i skierujemy tą uwagę z intencją miłości i spotkamy się z tym,
to już często bardzo, kochani, bo metod na puszczanie negatywnych myśli, transformowanie i zmienianie programów, metod jest wiele. Ale jak my będziemy tych metod używać, nie z tej intencji, co trzeba, to uwierzcie mi, one bardzo rzadko będą działać. A nawet jak zadziałają dziś, to zaraz wplujemy sami sobie coś nowego do tej szklanki. Jak my postanowimy tutaj razem, czy my możemy się umówić tutaj wspólnie, kochani, czy wy się umawiacie ze mną tutaj, przybijacie piątkę mi, że my będziemy uczyć się przynajmniej, bo też nie od razu nam się uda, przynajmniej mi się nie od razu udało, może komuś się uda od razu, cudownie, mi się nie od razu udało, ale czy my możemy się umówić tu wspólnie, że przynajmniej będziemy się stawiać i starać, podchodzić do tego, co będzie wypływać z intencją miłości, jakbyśmy podeszli do przyjaciela, do kogoś z rodziny i byśmy podeszli do człowieka na ulicy, który by krzyczał, płakał, mówił, że ma problem. I jak posłuchamy tego głosu w głowie, to on zazwyczaj mówi w trzeciej osobie: jesteś beznadziejny, jesteś śmieciem, jesteś do niczego, nie dasz rady. To tak jakby ktoś do nas mówił, rozumiecie? To jest taśma nagrana. To jest taśma nagrana, ale jest nagrana na tą czystość, która jest w nas. Więc nie krzyczmy na tą czystość. Pamiętajmy, że pod spodem tego wszystkiego jest ta czysta woda, jest ten piękny diament, jest to światło. Każdy to nazwie po swojemu. Jest ten cud, który po prostu ma wgrane takie, a nie inne historie. I jak my zaczniemy podchodzić do tego już z tą intencją miłości, to będzie rozpuszczać połowę tego, kochani. Druga połowa będzie do zmiany. Tam jest wiele sposobów, metod i czasem to będzie łatwe, bo czasem my już podejdziemy do tego z miłością i po prostu od tego nie uciekniemy i to się rozpuści. A czasem nie. Czasem będzie to wymagało nowych medytacji, nowych afirmacji, EFT, terapii, u psychologa. Czasem niektóre glutki są silniejsze, a niektóre są delikatniejsze. Ale ktoś kiedyś mądry powiedział, nie wiem kto, jak wchodzisz do pokoju, w którym jest ciemno i chcesz, żeby tam było jasno, to co robisz? Walisz baseballem na lewo i na prawo? Nie, bo jeszcze zbijesz ostatnią żarówkę. Po prostu zapalasz światło. A jak możemy zapalić tam światło? No jak? No chyba nie krzycząc na siebie. No mafinek też tego światła nie zapali. Nawet najlepsza butelka wina tego światła nie zapali. Face tego światła też nie zapali. Tylko my możemy to światło zapalić. A jak my możemy to światło zapalić? Pim, pam, pum. Tak możemy to światło zapalić. Intencja, atencja. Miłość, kochani. Odkrywanie, a nie naprawianie. To nie znaczy, że my ignorujemy, co tam jest. To nie znaczy, że udajemy, że tego nie ma. To nie znaczy, że my się nie stawimy i nie zmienimy. Choćbyśmy mieli 500 metod użyć na terapię, choć przez następne kilka lat. Każdy tu swoją drogę wybierze. Ale jak my tam pójdziemy z baseballem w ręku zamiast z latarką, to będziemy po ciemku łazić, kochani. I w tych metodach, i w tych terapiach, i w tej ciszacji. Bo nawet najpiękniejsza metoda nie działa, jak my nie działamy ze sobą, dla siebie, po swojej stronie, z intencji miłości. Mówię to i wiem to całym sercem, kochani, i całą sobą, ale żebym ja wam powiedziała, ile razy ja to już mówiłam i wiedziałam, i wierzyłam, i nie umiałam tego zrobić. I nie wiem dlaczego, no taka byłam poturbowana, po prostu taki przypadek jestem, takim przypadkiem jestem, że po prostu... Ja wiedziałam, piękne filmy o tym mówiłam, próbowałam, starałam się, czasem mi się udawało, czasem nie. Częściej mi się nie udawało niż udawało. Od jakiegoś czasu chyba już tak siebie poturbowałam, że już po prostu już nie miałam siły siebie turbować i już chyba za dużo wiedziałam, żeby kolejny raz siebie po prostu kopnąć. Po prostu już nie chciałam. Coś takiego wreszcie się we mnie zadziało, że powiedziałam, no nie. Po prostu nie. Nie uderzę cię raz. Ani razu już. I mam nadzieję, że tak zostanie. Jak tak nie zostanie, to przyjdę i się wam przyznam i opowiem. A dlaczego to mówię? Dlatego, żeby się nie zniechęcać, że tylko dlatego, że to wiemy teraz i dla każdego z nas, podejrzewam, jak tu jesteśmy i wytrwaliśmy tyle w tym live'ie, to ma to sens. Ma to dla was sens, kochani? Weźcie, kliknijcie serce jakieś, jak to ma dla was sens. Czy ma to dla was sens, że my z miłością po prostu jak tam nie pójdziemy, to choćbyśmy
pojechać do najlepszego guru z Ruru Swami Srami, najlepszego terapeuty i najlepszej metody i cokolwiek tam jeszcze jest, to to nie zadziała, bo my nie będziemy działać, bo nie będziemy tam dla siebie, bo nie będziemy tam ze sobą, bo nie będziemy siebie za rękę łapać. Tylko ja od razu mówię ze swojej strony, że mi zajęło to czas. Ale wiecie, mną się nie ma co sugerować, bo ja naprawdę w tej szklance to miałam tutaj nie lada imprezkę. Tak wam powiem, kochani. Więc kontynuujemy w tym tygodniu te porządki, kochani. Ok? Zaglądamy tam. Ja zrobiłem PDF, obiecuję, że umówmy się, że jutro go wyślę. Zadbam tu o siebie i o nas, więc na spokojnie na jutro to zrobię. Ale my wiemy, co robić. Obserwujemy te myśli. Obserwujemy nasze przekonania, obserwujemy historie, które mamy na swój temat. Zatrzymujemy się dla siebie. Jak ktoś może być na ciszacji, to jest na ciszacji. Jak dla kogoś ciszacja to za dużo, to nie zmuszamy się. My chcemy kochać siebie, my chcemy sobie pomóc. Więc wtedy patrzymy jakąś medytację prowadzoną albo idziemy na spacer. Tak? Robimy tak, żeby nam było dobrze, kochani. Nie ma jednej drogi. Jedna droga to jesteśmy my. My jesteśmy tą drogą. I uczymy się słuchać siebie, patrzymy i uczymy się rozróżniać, gdzie na siebie napieramy za dużo, a gdzie leniuchujemy. My mamy tą mądrość w sobie, my wiemy bardziej czasem niż chcemy wiedzieć, że wiemy, kochani. My wiemy. Wiemy, kiedy się stawiamy, wiemy, kiedy uciekamy. Wiemy, kiedy uczymy się, a wiemy, kiedy przeginamy, wiemy, kiedy leniuchujemy. My mamy tą mądrość w sobie, mamy. Ta czystość w tej szklance u każdego z nas jest, bez wyjątku. Im częściej będziemy tam zaglądać i zatrzymywać się, tym bardziej będziemy to słyszeć na nowo, tak jak słyszeliśmy to za dziecka. I nie ma tam jednej drogi. Cisza nie jest jedyną drogą też. Akurat teraz tak jak rozmawialiśmy na ciszacji, że w tym miesiącu siedzimy w ciszy, w następnym będziemy spacerować, a w następnym może zrobimy prowadzoną medytację, w następnym będziemy, nie wiem, kolorować. To chodzi, żeby po prostu być ze sobą, zatrzymywać się, chociaż na te 5 minut w ciągu dnia. Żeby nie uciekać od siebie, żeby uczyć się spotykać się z tym, co tam jest. I kochani, na koniec przeczytam wam coś, co czytałam w kilku różnych miejscach i za każdym razem mnie to wzrusza. I to jest książka Reginy Brett, która w ogóle podobno napisała książkę Jesteś cudem, albo Jestem cudem, Jesteś cudem chyba, którą powinnam przeczytać, ale jeszcze jej nie czytałam. I ta książka się nazywa Mów własnym głosem. I tak naprawdę... Ona jest może niby w innym temacie, ale ja to jakoś połączę, kochani, bo ten... Ona tutaj opisuje... Czekajcie, bo to miałam zaznaczone, mam. Ona tutaj na samym początku, w pierwszej lekcji, bo to jest 50 lekcji, ona pisze, dlaczego ona pisze książki. Dlaczego warto pisać, dlaczego ona pisze. I ona podaje taką listę, dlaczego ona to robi. Ale ta lista dla mnie nie tyczy się tylko pisania. Tyczy się każdego rodzaju kreacji. Każdego rodzaju. A że my dzisiaj tu rozmawiamy o kreacji siebie. O odkrywaniu siebie, a tak naprawdę o kreowaniu siebie z przestrzeni tej czystej szklanki na nowo. Tej czystej szklanki, czystej wody. Tego diamentu. I my wiemy, że czasem tego bycia sobą, nazwijmy to. Po prostu bycia sobą. Ale my wiemy, że to bycie sobą to nie jest takie po prostu. Jest taka fajna kobieta, nie w ogóle nie pamiętam, jak ona ma na imię. Ja słuchałam jej na TED Talk, ona była ze Szkocji. I ona opowiadała, że jej pracą od lat, w ogóle pracuje z bardzo znanymi ludźmi, jest uczenie ludzi na nowo, jak być sobą. I ona mówi, że ją zawsze śmieszyło, że ludzie mówią just be yourself, że po prostu bądź sobą. Ona mówi, że to powiedzenie nie ma sensu, bo to nie jest just, to nie jest po prostu. Że to naprawdę nie jest takie łatwe, jak to powiedzenie zakłada, że to jest. Po prostu bądź sobą. Ona, to takie po prostu to nie jest. I czasem chcemy zrezygnować. Zrezygnować z tego, co robimy, albo zrezygnować z tego, jak robimy to, co robimy. Czy to jest nasz biznes, czy to jest kreacja, czy to jest nasz rozwój własny, czy to jest droga duchowa, na której jesteśmy, droga rozwoju, czy to jest chodzenie na terapię i zmienianie siebie, wychodzenie z nałogu, tak? Jakakolwiek zmiana tutaj, jakakolwiek kreacja jest u każdego z nas, to pewnie jak jesteście tutaj ze mną na tej samej planecie, a zakładam, że jesteśmy na tej samej planecie i mamy tego samego gluta w głowie ukochanego,
to nieraz pewnie chcieliście zwątpić, nieraz pewnie myśleliście, a po cholerę mi to wszystko, nieraz pewnie chcieliście uciec i nieraz myśleliście, no po co mi to, lepiej było mi tego nie wiedzieć, lepiej było nie zaczynać, wracam, nie idę dalej. Przynajmniej ja tak mam, prawie raz w tygodniu tak mam do dziś. Teraz jest lepiej, muszę powiedzieć, ale nie wiadomo, jak długo to potrwa. Dam wam znać, kochani. No i więc teraz, cokolwiek, w jakimkolwiek miejscu jesteście, cokolwiek to jest, jakakolwiek kreacja w życiu, jeżeli macie takie myśli, a nawet siedzenie w ciszy, tak? A po co mi to, a nie da się, a... To tu jest taka lista od Reginy Brett. Oto moja lista. Może odnajdziesz w niej coś dla siebie. Po co? Po co, po co, po co? Jak ten nasz glutek kochany by mówił, ale po co ci to? A my, no nie dasz rady, jesteś za stary, za głupi, niewystarczająco dobry, inni to robią dłużej, inni to robią lepiej, nie dasz rady, co na to powiedzą inni, inni cię nie zrozumieją, przestaną cię kochać, przestaną cię lubić. Znacie takiego, nie? Takiego chochlika tam, małego w główce, kochanego. No to chodźcie, my mu powiemy po co. Po co i dlaczego? Żeby sławić Boga i karmić słowem Jego owce. Żeby pozwolić mojej duszy uwielbiać Pana. Żeby bronić radości. Żeby mówić za tych, którym odebrano głos. Żeby pokazać światu kogoś niepozornego, kogo mógł przeoczyć. Żeby rozśmieszać czytelników i poprawiać im humor. Żeby pocieszać niepocieszonych i niepokoić zbyt spokojnych. Żeby uświadomić ludziom, że nie są sami. Żeby uciszyć krytyków w swojej głowie. Żeby ukoić swoje serce. Żeby inspirować. Żeby kwestionować. Żeby ocierać łzy. Żeby doprowadzać do łez. Żeby wyrzucić z siebie to, o czym wstyd każe mi milczeć. Żeby uleczyć swoje rany. Żeby wiedzieć. Żeby zapomnieć o tym, co wiem. Żeby podzielić się wszystkim, czego doświadczyłam w życiu. Żeby moja prawda nie umarła z zaniedbania. Żeby nawiązywać kontakty. Żeby żyć dwa razy. Żeby zabierać ludzi w miejsca, w które wcale nie chcą iść i których nigdy nie zapomną, żeby dać głos całemu pięknu i całej brzydocie świata, żeby przypomnieć innym, że bez względu na wszystko życie jest darem, żeby zmieniać świat, żeby dawać świadectwo, żeby ująć się za biednymi, słabymi, cichymi, chorymi, niepozornymi, samotnymi, żeby żyć wiecznie. Piękne, powiedzcie, kochani. Przepiękne, prawda? Już teraz wiemy, po co to robimy? Jak zapomnicie, to będę się nagrywać codziennie. Mówiłam ostatnio na pociągach u siebie, że będę codziennie nagrywać to i się nauczymy, tak jak się uczyliśmy wierszyków w podstawówce. I będziemy recytować tutaj. Więc po to, kochani. Po to. Po to warto. Po to stawiamy się dla siebie. Z intencją miłości. I jeszcze tylko napomknę, że ciszację, kochani, będę zaczynała 5 minut wcześniej, ale będę siedziała tam w ciszy. Dlatego, że jak ja zaczynam od mówienia, bo czekam, bo coś jest z Facebookiem, wiecie, to Facebook szwankuje, że ten live'ik nie pojawia się ludziom na czas. Więc ja będę zaczynała w ciszy, bo jak ja zaczynam od mówienia, to później rozprasza tą ciszę, która przychodzi. Więc to jest to. Dwa, jeżeli komuś nie uda się tego live'ika zobaczyć, bo Facebook po prostu zaszwankuje, to ja zachęcam, żeby po prostu usiąść ze sobą na te 10 minut, wiedząc, że my wszyscy i tak jesteśmy razem tutaj i siedzimy razem. Żeby się nie frustrować, nie męczyć. Można odświeżyć stronę kilka razy, ale po prostu jak się nie pojawi, to żeby usiąść ze sobą, bo najważniejsze jest, żeby stawiać się dla siebie, a i tak wszyscy jesteśmy razem, kochani. Czy ten live'ik się wyświetla, czy nie. Okej?
Dobra, to co? To łapiemy się. A, jeszcze Wam powiem, kochani, mam na piątek gościa dla nas, cudownego, i będziemy rozmawiać o nerwicy, o stanach lękowych, o atakach paniki, o stanach poddepresyjnych, o tym, jak to jest żyć z tym, o tym jak jest tego doświadczać, jak jest z tym walczyć i jak jest to ukochać. Piękna osoba przyjdzie i nam będzie o tym opowiadała. To będzie w piątek o 19:00. Ja wrzucę przypomnienie jeszcze. Dziękuję, kochani. Stawiamy się z intencją miłości. Pamiętajmy, dla tych, którzy by chcieli wieczorną jogę zrobić, Ewa Nitka Dudzik o 9:30 ma jogę u siebie. 22:00 mamy ciszację i płyniemy dalej, kochani. Dziękuję, że jesteście. Buziaki.